Dzisiaj, 3 czerwca, Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw instrumentów finansowych Unii Europejskiej, Związek Banków Polskich i Komisja Europejska zorganizowały spotkanie informacyjne w sprawie planu odbudowy gospodarki Unii Europejskiej po kryzysie COVID-19. W ramach tego spotkania przedstawiono plan, który 27 maja Komisja Europejska poddała konsultacjom państw członkowskich, również środowisk gospodarczych w państwach unijnych. Plan odbudowy gospodarki Unii Europejskiej po kryzysie COVID-19 opiera się na trzech filarach. Pierwszy jest to filar reakcji kryzysowej, reakcji na koronawirus. I tutaj zaprezentowano szereg działań podjętych zarówno w ramach dotychczasowych środków budżetowych, jak i nowych. Plan działań inwestycyjnych w zakresie sektora prywatnego, w tym w zakresie wypłacalności przedsiębiorców. Oraz trzeci filar jest to pakiet działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa, w tym przeciwdziałania chorobom w przyszłości. Unia Europejska zamierza dedykować nowym planom prawie 2 biliony euro. W tym w zakresie głównego instrumentu o nazwie Next Generation, który będzie również dedykowany instrumentom zwrotnym, współpracy z bankami, współpracy z rynkiem finansowym. W ramach tych działań zostaną uruchomione nowe gwarancje unijne, nowe pożyczki, nowe instrumenty w zakresie wsparcia kapitałowego. Planujemy w najbliższym czasie wypracować stanowisko, propozycje sektora finansowego, sektora bankowego przede wszystkim, tak aby można było jak najlepiej przygotować nasz rynek finansowy do wykorzystania nowych instrumentów, do włączenia, do płynnego włączenia sektora bankowego, no i wygenerowania takiego efektu dźwigni również przy udziale instytucji finansowych dla polskiego biznesu. W ramach planu przedstawionego 27 maja przez Komisję Europejską określono główne kierunki działania Komisji Europejskiej, inwestowania, aktywności również rynku finansowego. Będzie to z pewnością obszar neutralności klimatycznej, obszar tak zwanego zielonego ładu, czyli przechodzenia z gospodarki opartej na CO2, opartej na węglu, na inne źródła energii. Będzie to również obszar zwiększonej aktywności w sferze społeczeństwa cyfrowego. Będą to również tematy związane z mobilnością i z MŚP, z innowacyjnością. Na pewno dużym obszarem wsparcia, na który dedykowano prawie 10 miliardów euro, będzie bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo zdrowotne. Ważnym kierunkiem inwestycyjnym będzie także rolnictwo, w tym rolnictwo zgodne z polityką klimatyczną. Tutaj dokonano specjalnych dodatkowych alokacji środków na wspólną politykę rolną. Zachęcamy wszystkich do śledzenia informacji w tej sprawie na www.instrumentyfinansoweue.gov.pl. To jest portal Krajowego Punktu Kontaktowego, gdzie będziemy informować również o szczegółowych dokumentach dotyczących wypełniania tego planu w najbliższych tygodniach, a także do konsultacji, do przesyłania opinii Państwa uwag i propozycji w zakresie tego planu na adres programy@zbp.pl.